wieczorne rozmowy Telewizji Republika. Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. A Państwa i moim pierwszym gościem jest pan Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef polskiej dyplomacji. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór pani i państwu. Pozdrawiam z Brukseli. Panie ministrze, jak pan patrzy na tą propozycję niemiecką dotyczącą przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bo tu nie chodzi o przekazanie, tylko o przeniesienie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 8 baterii systemu Patriot wraz z żołnierzami niemieckimi, którzy mieliby tę broń obsługiwać? No, propozycja polska jest taka, żeby ta broń stanęła na zachodniej Ukrainie. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, żeby to była zachodnia Ukraina, bo wówczas zdaniem strony polskiej będzie najlepiej mogła bronić i tych terenów przygranicznych, najbardziej narażonych na ewentualne ataki, terenów polskich, ale i przy okazji zachodniej Ukrainy. Przecież tam bardzo wielu naszych rodaków mieszka, więc to jest jakby to ze wszech miar, można powiedzieć, zrozumiałe. Ale jak pan w ogóle podchodzi do tej propozycji niemieckiej? Bo ona w samej przestrzeni publicznej w Niemczech wywołała nie lada zamieszanie i kontrowersje. A no właśnie, zacznijmy od tego, bo ona jest albo pewną wpadką niekompetencyjną pani minister, dlatego, że to taka propozycja musiała być uzgodniona z czynnikami wojskowymi. Po drugie, nie można tego przekazywać w media, w eter. Albo jest to jakaś celowa pułapka polityczna, aby przez taką wrzutkę zamieszać w Polsce, no co niestety się udało. Taka propozycja powinna być zgłoszona kanałami dyplomatycznymi i w ramach tych rozmów powinno być omówione warunki, propozycja. Następnie, jeśli by miała stacjonować ta jednostka w Polsce, nawet z żołnierzami niemieckimi, to bezwzględny warunek jest taki, że jednostka ta musiałaby być wpięta w polski system obrony i całkowicie podlegać dowództwu polskiemu. To polskie dowództwo musiałoby decydować, co kiedy strącać, a nie żołnierze niemieccy mieliby odbierać z Berlina. No tak, panie ministrze, ale to ja, przepraszam, wejdę w słowo i od razu powiem, że zdaje się, że takiej deklaracji nie usłyszeliśmy. No nie. W związku z tym jest ta druga opcja, jak mówię, że może to być polityczny strzał, żeby pokazać światu, że Niemcy coś robią, chcą bronić flankę wschodnią, a jednocześnie, aby zamieszać politycznie w Polsce, i to im się udało. A więc trzeba tę sprawę sprowadzić do poważnych rozmów z Niemcami, zdjąć ją z medialnej debaty. No właśnie, pan minister powiedział o tym, że trzeba te rozmowy sprowadzić na poziom, rozumiem, poważnych rozmów międzypaństwowych, bo rzeczywiście, no my rozmawiamy od kilkunastu dni o tej propozycji, od kiedy ona się pojawiła, i w zasadzie to mamy problem, żeby w ogóle zrozumieć, co Niemcy chcieli nam zakomunikować, bo rzeczywiście to jest tak, znaczy może dziwić sposób komunikacji, no bo przez media społecznościowe raczej nie mówi się w sytuacji realnej wojny, że się będzie wysyłać swoich żołnierzy i baterie obrony Patriot, no bo to jest sprawa, no to znaczy to wygląda infantylnie, no tak można powiedzieć najdelikatniej. Jest więcej znaków zapytania, na przykład dlaczego ta propozycja pojawia się nie w 9 dniu wojny, ale w 9 miesiącu, kiedy widzieliśmy przez 9 miesięcy, że Niemcy jak ognia bronili się, aby coś nam
przesłać. Druga sprawa, kiedy wspomnieliśmy o tej Ukrainie, oni uznali, że komu trzeba to konsultować z NATO. Nie, nie trzeba. No właśnie, to... pan minister tutaj też poruszył ważny temat, bo akurat tutaj Niemcy i minister obrony niemiecka została złapana po prostu na kłamstwie, tak bo jej słowom zaprzeczył to... no nie tylko polski to... ambasador przy NATO, ale po prostu sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego. Tak. No więc wytłumaczmy. Należałoby konsultować, jeśli bylibyśmy w formule artykułu 5, czyli napaści na NATO, wtedy jednostki wskazane przechodzą pod dowództwo kwatery głównej NATO w Szejk i ona decyduje zgodnie z planami ewentualnych sił i rozlokowania. Nie ma takiej sytuacji. Przyznał to Stoltenberg. Wszystkie jednostki wojskowe państw natowskich są w dyspozycji tych państw. A więc zrzucanie tu odpowiedzialności na NATO jest kolejnym znakiem zapytania co do wiarygodności tej propozycji. Panie ministrze, ale to jeszcze jeden element, też dotyczący, mam wrażenie, że właśnie najbardziej dotyczący tej rozgrywki politycznej, która się toczy w Polsce w tej chwili na naszych oczach i która, mówiąc szczerze, w mojej ocenie osobistej jest najbardziej nieetyczna. Dlatego, że no można powiedzieć tak, Niemcy wyszli z tą propozycją nie 9 dni po wybuchu wojny, choć wtedy również można się było spodziewać, że w pewnym momencie dojdzie do jakiegoś nieszczęścia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w pasie przygranicznym, bo te walki toczą się też bardzo blisko, są te ostrzały, wiemy o tym, poligon w Jaworowie chociażby, dosłownie tak 5-10 kilometrów wprost od linii granicznej. No teraz mogą Niemcy powiedzieć, wydarzył się przewodów, więc no, mamy taką głębszą refleksję, chcemy wam pomóc. Ale kompletnie nie rozumiem jednej sprawy, bo w Polsce ta pomoc przedstawiana jest jako no, taki parasol bezpieczeństwa dla mieszkańców właśnie takiego Przewodowa i innych miejscowości w pasie przygranicznym, no nazwijmy to 30 kilometrów, 40 kilometrów od granicy, czyli to jest ten najbardziej newralgiczny teren. Przewodów to było zdarzenie 6-7 kilometrów od granicy, no ale rozszerzmy ten pas niebezpieczny na dużo większy obszar. Ale przecież... niemiecka minister obrony mówiła wprost, że ten sprzęt nie może być użyty poza przestrzenią powietrzną Rzeczpospolitej Polskiej, co by oznaczało, że te lecące rakiety ewentualne, daj Boże, żeby nie leciały, mogłyby być strącane nad terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a to jest po prostu fizycznie niemożliwe. To znaczy żaden przewodów, żadna inna miejscowość, nawet ten Chrubieszów, nie czułby się bezpieczny, jeżeli ktoś by czekał do ostatniej chwili, bo po prostu jedna rakieta nie zdąży trafić w drugą. No, zupełnie oczywiste. Opozycja mówi, nie chcecie przyjąć tych patriotów. Chcecie, żeby Polacy ginęli. No tak, trzeba dodać jeszcze ten element. Żadne państwo, nawet najbogatsze, najbardziej zmilitaryzowane, nie posiada tyle systemów, aby obronić całe swoje terytorium. Nawet Izrael jest atakowany prymitywnymi rakietami wystrzeliwanymi z ogródków z Palestyny czy z Gazy, z rusznic zrobionych z rynien i nie jest w stanie się obronić. Tak ważny sprzęt jak patrioty służy do obrony najważniejszych celów, bądź to administracyjnych, ekonomicznych, bądź wojskowych. I nie da się obronić wioski 30 kilometrów od granicy polskiej. I mydlenie ludziom oczy, że jest taka możliwość, jakbyśmy przyjęli tych 6-8 wyrzutni niemieckich, to bylibyśmy zabezpieczeni, jest wstrętną manipulacją. Taką jak przed rokiem o tych dzieciach
które rzekomo gdzieś tam przepychamy na granicy białoruskiej, one płaczą i uciekają do pokoju. No, ale taką mamy opozycję niestety, która kłamie i żeruje nawet na ludzkich nieszczęściach. No właśnie, ale panie ministrze, to powiem szczerze, bo jakby mówię, no każdy, kto się przez moment zastanowi nad tą sytuacją, przeanalizuje komunikaty płynące z Niemiec, jakby dojdzie do oczywistych wniosków. To, o czym pan mówił, o czym ja powiedziałam wcześniej, że to po prostu nawet prawa fizyki, gdyby nawet ktoś się uparł, że będzie starał się bronić już w każdej miejscowości, no to po prostu to jest fizycznie niemożliwe przy tych wszystkich założeniach, które, przy tych wszystkich warunkach, które stawiają Niemcy. Ale przyznam szczerze, że też nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak jasne komunikaty, właśnie tłumaczące ludziom, że te warunki, które Niemcy stawiają, sprawią, że te rakiety nie są w stanie ich obronić. Nie uratują niczyjego życia. Że nawet gdyby były w Polsce i doszło przed tą tragedią w Przewodowie, nikt w Przewodowie nie zostałby dzięki nim uratowany, bo to po prostu jest niemożliwe. No tak. Dlaczego nie ma tych jasnych komunikatów? No, nie mam je w rządzie już, tak się nie mogę tych komunikatów. No ale może pan ocenić, panie ministrze, no bo to jest niezrozumiałe. Jeśli jestem zapraszany do mediów, to tłumaczę. Tam jest jeszcze taki konkretny szczegół fizyczny. Antyrakieta zwalcza wystrzeloną rakietę w szczycie paraboli lotu tej rakiety. No więc nawet Niemcy, jeśli chcieliby nas bronić, to rakiety musieliby strącać gdzieś kilkadziesiąt, kilkaset metrów, strzelając z naszej granicy na terytorium Ukrainy. A więc i tak byliby zaangażowani w ten konflikt, chcąc, nie chcąc. Więc można mnożyć te pytania i polityczne, i wojskowe, i tak dalej. No to uzasadnia pytanie, o co Niemcom chodziło, i odpowiedź się ciśnie o polityczną rozrubę. Panie ministrze, to zmieńmy tak no, po części temat, choć cały czas pozostajemy wokół tematów związanych z bezpieczeństwem Polski. No bo mimo wszystko Przewodów jakby i ta dramatyczna sytuacja, do której doszła, no też dała do myślenia. No, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zginęło dwóch obywateli. Nie znamy jeszcze do końca tych ostatecznych ustaleń śledczych. Jeżeli rzeczywiście potwierdzą się te wstępne hipotezy mówiące o tym, że to była rakieta ukraińska, która no, nie w wyniku jakiejś pomyłki, błędu no, spadła na terytorium Polski i po prostu wydarzyło się nieszczęście. Wiemy, że tam w pobliżu, dosłownie zdaje się, nie więcej niż 20 to kilometrów. Tylko przerwę. Tu w Unii też jest w dalszym ciągu, nie ma ostatecznej informacji, potwierdzenia. Komórka wywiadowcza Unii Europejskiej w dalszym ciągu utrzymuje, że obie opcje są rozpatrywane. Mm-hmm. No tak, ale jakby bez względu na to, co się, jakby jaka była przyczyna, no bo jeżeli to była też rakieta rosyjska, a nie wiem, no tam mówię, niedaleko tej granicy jest elektrownia, która zdaje się była obiektem ataku właśnie, no to też można sobie wyobrazić, że ona jednak mimo wszystko nie była wycelowana w Polskę, a w tą elektrownię, no ale przeleciała dalej. No ale jednak też rozumiemy, że to jest realne zagrożenie dla Rzeczpospolitej Polskiej. I oczywiście pytanie, które powtarza się jak echo od wielu, wielu tygodni, wielu, wielu miesięcy, niemalże od początku tej wojny. Czy no, NATO nie powinno zamknąć nieba, ochronić nieba nad przynajmniej częścią Ukrainy no, w taki sposób, żeby zabezpieczyć granice państw będących członkami paktu?
Po pierwsze, NATO powinno rozlokować więcej wojsk na flance wschodniej. I to bez dyskusji, takiej jak Niemcy prowadzą. Ja przypomnę, iż w czasie wojny z Saddamem Husseinem do Turcji poszło mnóstwo antyrakiet, patriotów innych, niemieckich, holenderskich i tak dalej, a przecież nie było potrzeby walczyć z Husseinem, ale broniono Turcji członka NATO, a więc my powinniśmy... No tak, ale panie ministrze, to ja wejdę w słowo i powiem, że Saddam Hussein nie był kluczowym partnerem strategicznym najsilniejszego państwa Unii Europejskiej. Ale niebezpieczeństwo ze strony Rosji jest większe, bo Rosjanie, politycy otwarcie o tym mówią. I powinien być uruchomiony artykuł 4 i w ramach tego artykułu powinny być rozlokowane wojska odpowiednie natowskie na flance. Teraz kwestia zamkniętego nieba. Ukraina nie jest członkiem sojuszu, więc sojusz formalnie nie ma takiego obowiązku. Sojusz mógłby to robić, gdyby była stosowna rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ. Takie były w przypadku Iraku, Libii i tak dalej. No, ta rezolucja nie może być przyjęta, bo jest Rosja, im zawetuje. Ale jest trzecia możliwość, to są kwestie humanitarne. Jeśli dochodzi, a dzisiaj dochodzi do poważnej tragedii humanitarnej na Ukrainie, połowa jest bez prądu, miliony są bez domów, to ja uważam, że społeczność międzynarodowa powinna wystąpić albo z obroną jakichś korytarzy czy obszarów miejskich, gdzie nie ma infrastruktury wojskowej. Rosja nie ośmieliłaby się tknąć takich oddziałów NATO, a szczególnie amerykańskich, które broniłyby tych ośrodków skupisk ludzkich. No, trudno jednak nie odnieść wrażenia, że te groźby Federacji Rosyjskiej cały czas są skuteczne. One cały czas, zdaje się, działają. A przynajmniej działają na wyobraźnię niektórych. To może my też zacząć powinniśmy szantażować i grozić Rosji. Jeśli nie chcemy bronić nieba ukraińskiego, dlaczego nie bronimy na przykład Morza Czarnego i korytarzy zbożowych? To nie są terytoria rosyjskie czy ukraińskie, to są wody międzynarodowe i tam nasza obecność natowska powinna być silna. Bałtyk i tak dalej. A więc są jeszcze obszary, gdzie NATO może wzmocnić swoją obecność i znacząco utrudnić działania wojskowe Rosji bez narażania się na jakiś konflikt czy łamanie prawa międzynarodowego. No właśnie, tym bardziej, że przykład Turcji, która jednak zachowała się dość stanowczo wtedy, kiedy Rosjanie powiedzieli, że zrywają umowę zbożową. Turcy powiedzieli, no ale dobra, statki płyną i okazało się, że nic się nie stało, a Rosjanie po kilku dniach powrócili do tej umowy, no bo rozumiem, nie chcieli walczyć z Turcją na Morzu Czarnym. Ale panie ministrze, to w takim razie jeszcze jeden temat. Wywiad byłego premiera Wielkiej Brytanii dla CNN już jakiś czas temu, no ale mimo wszystko tam padają bardzo ważne informacje, a chyba najważniejszą jest ta, że Niemcy na początku wojny jakby liczyły na to, że ta Ukraina upadnie, Rosja po prostu Ukrainę zajmie, Ukrainy nie będzie jako suwerennego państwa i sprawa przycichnie, kurz opadnie i wszystko wróci do normy. Ja powiem tak, wydaje mi się, że naprawdę nie trzeba dużej wyobraźni,
No, na pewno to nie przerasta przywódców Republiki Federalnej Niemiec, by wyobrazić sobie, że taki scenariusz dla ludności Ukrainy, ja już na razie mówię ten pierwszy etap, bo później dla całego regionu naszego już, ale dla ludności Ukrainy będzie oznaczał tysiące sal tortur, tysiące obozów, wywózek, kaźni, gwałtów, śmierci, mogił masowych i tak dalej. No, z tego jednak, z tych słów Borysa Johnsona wyłania się taki obraz, no mimo wszystko zielonego światła, który Berlin by zapalił dla tego przerażającego scenariusza. No niestety tak. Na Ukrainie nie ma znaczącej ilości ropy ani gazu, które by zaopatrywały niemiecki przemysł. To wszystko znajduje się w Rosji. Ja wielokrotnie przypominałem, Niemcy od kilkudziesięciu lat budowały swój rozwój i ambicje hegemonistyczne w Europie o tanie zasoby ropy i gazu z Rosji. Chciano być jednocześnie nie tylko tanim importerem, ale dystrybutorem, szczególnie gazu, na całą Europę i regulować poziom rozwoju innych państw. I to była doktryna i opierająca całą politykę niemiecką w Unii. To się wali w tej chwili i Niemcy mają problem. Ukraina jest im zbędna, nieważne jak to przykro brzmi, ale oni nie potrzebują ziarna ukraińskiego, czy innych towarów, czy oleju słonecznikowego. Nie potrzebują Ukraińców, mogą ściągać tanią siłę roboczą z Afryki Północnej. W związku z tym oni chcą, w tej chwili jest kurs na powstrzymanie działań wojennych, zasłaniają się tu aspektami humanitarnymi i zimą. Chcą ten konflikt zamrozić, tak jak się to stało w 2015, jakimkolwiek kosztem ukraińskim, aby następnie powrócić powoli do współpracy gospodarczej z Rosją. Jakkolwiek to jest, nam się wydaje, paskudna polityka i zachowanie, ale niestety jest, to są realia. Ja mówiłem wielokrotnie, jeśli ten konflikt zostanie zamrożony, to Niemcy będą pierwszymi, którzy zanurkują w Bałtyku i zaczną naprawiać Nord Stream 1 i 2, żeby ponownie pompować gaz z Rosji. Panie ministrze, to na koniec jeszcze mamy dosłownie, o nie, jeszcze 4 minuty mamy. Chciałam zapytać o KPO. Można powiedzieć, że serial brazylijski. A ja myślałem, że nie zdążymy. Nie, zdążymy. Dlatego zapytam, bo pojawiły się informacje, które by dowodziły, że tam jakieś kolejne szczebelki biurokratycznej drabiny polski rząd pokonuje, polscy ministrowie pokonują, wciągając te wszystkie dokumenty związane z KPO na ten szczyt drabiny. No ale jak pan patrzy na perspektywę wypłaty tych pieniędzy należnych Polsce, po prostu, bo tu nie ma w ogóle żadnych dyskusji, należnych Polsce pieniędzy przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w przyszłym roku? No jest tu znak zapytania, bo komisja nie ukrywa, że działa pod dyktando totalnej opozycji i prowadzi rozgrywkę z polskim rządem i KPO, czy brak tych pieniędzy i z instrumentem tej rozgrywce. Mamy nową taktykę czy strategię. Nowy minister europejski Szymon Szynkowski vel Sęk zaczął domagać się od komisji konkretnych oczekiwań.
nie spełnienia ogólnych politycznych kamieni milowych, tylko jeśli macie jakiś warunek, to macie konkretnie powiedzieć, co moglibyśmy zrobić w ustawodawstwie, co wy zaakceptujecie. No i okazuje się, że Unia, Komisja nie chce tego pokazać, no bo wtedy piłka byłaby po ich stronie. Bo jeśli postawiliby konkretnie jakieś zmiany w naszej legislacji dotyczące czy to Sądu Najwyższego, czy innej instytucji, byśmy to zrobili, no to wtedy zielone światło musi się zapalić. Więc widać, że oni nie chcą powiedzieć Szynkowskiemu Wessen, co dokładnie, precyzyjnie Polska musiałaby zrobić, aby ich usatysfakcjonować i otworzyć ten sezam z funduszami. A myśli pan minister, to już dosłownie na dwa zdania, że to jest taka gra, w której no, Komisja Europejska nie ma żadnej ściany, do której może być przyparta. Na zasadzie nie mamy pana płaszcza, no i co z tego. Czy też to jest tak, że można jednak Komisję Europejską no, starać się różnymi działaniami no, zmusić do tego, żeby wykorzystując również biurokrację, żeby zajmowała stanowiska, no i tym samym jakoś sobie rozumiem utrudniała, przynajmniej zawężała pole działania. Z jednej strony jest prawdą, Komisja może falandyzować prawo europejskie, albo wychodzić i poruszać się poza prawem. Z drugiej strony my mamy pewne możliwości asertywnego działania. Propozycje przez europosłów zostały zgłaszane, nawet publicznie. No ale cóż, jesteśmy tylko kapiszonami. I tutaj stawiamy kropkę. Pan minister Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem. Serdecznie pozdrawiam, panie ministrze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni państwo, a my tradycyjnie robimy krótką, ale naprawdę bardzo krótką przerwę i za chwilę powracamy.